A to jest to, co zostało po wysypaniu pszczół z ula, w którym królowa czerwiła samym czerwiem trutowym. To są pszczoły, które zgromadziły się na ziemi, które nie odleciały do ula, który odwiozłem z powrotem na miejsce. Jak może widzicie, wiele z nich jest nienaturalnie dużych. To są właśnie te robotnice, które zaczęły składać jajka. Są o wiele większe. Wznoszą się niektóre na chwilę, wzlatują i potem opadają z powrotem. Są bardzo duże. Jak pamiętam, moje pszczoły nie były tak duże, więc to są wszystkie te, które jak gdyby naturalnie wyrobiły w sobie zdolność znoszenia jajek. Naprawdę niektóre są wręcz niesamowicie duże. Na tym wzgórku tutaj nie jestem pewien, może jeszcze jest ta królowa, która czerwiła tym trutowym czerwiem. A może po prostu siedzą tylko na gałązce. Zaraz zobaczymy. Nie, po prostu chyba się tylko uczepiły gałęzi. Nie widzę, żeby w środku była matka wewnątrz. Chociaż przez chwilę mi tutaj mignęła jakaś taka większa, o wiele większa. Więc może gdzieś tu jest. No w każdym razie nie będę tutaj szukał teraz. Ale jeszcze raz, tak jak widzicie, te pszczoły są bardzo duże. To tyle właśnie, co zostało z tych pszczół. Szkoda mi się zrobiło tych pszczół, które tutaj w lesie zostały, po tym jak wysypałem je z tego środkowego ula. Więc następnego dnia przyjechałem tutaj, na prędce skleciłem taki tymczasowy ulik i włożyłem je tutaj do tego ula. Po prostu pomyślałem sobie, że nie zaszkodzi sprawdzić, czy te pszczoły przeżyją tutaj, czy nie. Kiedy przekładałem te pszczoły, znalazłem młodą matkę, chyba jeszcze przed oblotem. Więc nie wiem, jak wygląda sytuacja w tej chwili. Za chwilę zajrzę tylko do środka. Włożyłem im tutaj podkarmiaczkę i ciasto cukrowo-pyłkowe, żeby miały co jeść. Jak widać na zewnątrz, jakieś pszczoły wylatują ze środka, więc prawdopodobnie jeszcze w środku siedzą. Niewielka grupka pszczół jest.
siedzą sobie przy cieście, zajadają. Jak widać po ramkach zaczęły też odbudowywać ramki. W podkarmiaczce praktycznie rzecz biorąc nie ma syropu, więc okazuje się, że zjadły syrop, jedzą go właściwie dalej. No ciekawa sprawa, może rzeczywiście przeżyją, jest bardzo mało ich, naprawdę bardzo mało, siedzą na raz, dwa, trzy, na trzech ramkach właściwie. Będę musiał chyba im założyć jakiś malutki ulik, bo to jest zdecydowanie za duże. I zostawię je tutaj. Może jakoś sobie dadzą radę. No bardzo ciekawa sytuacja. Ciekawi mnie, czy jest w środku matka, czy zaczęła czerwić, jeśli jest. Dwanaście dni po tym, jak wrzuciłem te pozostałe pszczoły do tymczasowego ula, przyjechałem tu jeszcze raz, żeby przełożyć tą malutką rodzinę do takiego mniejszego ulika, żeby miały troszeczkę mniej miejsca, mniej miejsca do ogrzewania. Kiedy przekładałem ramki do tego małego ulika, znalazłem matkę. Prawdopodobnie tą samą, którą znalazłem wcześniej, ale tym razem była znacznie większa. I znalazłem też jajka na ramkach. Znalazłem też małe larwy. Czyli wychodzi na to, że ta malutka rodzina powoli, przy pomocy nowej matki, zaczyna się rozwijać. Na razie jest bardzo słaba aktywność. Nie będę ich, tych pszczół, już ruszał tutaj. Niech sobie tak siedzą. Zobaczymy, jak im to pójdzie. Kilka minut tutaj stoję. Widziałem kilka pszczół przylatujących i wylatujących. Więc wszystko wskazuje na to, że jakoś ta rodzinka będzie się rozwijać. No jak na złość, żadna nie wychodzi, ani żadna nie przylatuje. Chciałem pokazać wam chociaż z jedną czy dwie pszczoły, ale są wewnątrz, siedzą wewnątrz. Wewnątrz tego ulika jest 5 ramek, które na razie w niewielkim stopniu są odbudowane, ale widać, że pszczoły siedzą, pracują. Miejmy nadzieję, że poradzą sobie. Może dobrym pomysłem byłoby dołożyć im jedną ramkę czerwiu z tych moich większych uli, ale muszę najpierw zobaczyć, jak wygląda sytuacja w tamtych ulach, szczególnie w tym środkowym, który po operacji wysypania pszczół dostał nową matkę. Dzisiaj sprawdzę, jak ta nowa matka sobie radzi, jeśli przeżyła, jeśli tamte pszczoły jej nie zabiły. Wychodzi na to, że przypadkowo zrobiłem niespodziewany odkład. Właśnie widzieliśmy,
jedną pszczołę wracającą. No zobaczę. Jeśli ten ulik, ta rodzina przeżyje, postaram się ją zazimować na silniejszej rodzinie. I może na wiosnę będę miał całkiem dobrą rodzinę. Żeby wzmocnić tą nowo powstałą rodzinę, postanowiłem wyjąć jedną ramkę czerwiu z jednego z moich większych uli i włożyć tutaj do tej malutkiej, nowo powstałej rodziny, żeby mogła sobie szybciej rozwinąć się i szybciej pracować. To jest ramka, którą włożę za chwilę do tego małego ulika. Mam nadzieję, że te pszczoły, które tu zostały na tej ramce, nie będą się gryzły w tym ulu. Muszę wyjąć jedną ramkę, która jest najmniej odbudowana. Może być. Przesunę tu lekko. I włożę tą rameczkę tutaj. Dobrze. Czerw, który znajduje się w tej ramce, po wygryzieniu zasili tą rodzinę i miejmy nadzieję, że ten mały ulik zacznie pracować. Dokarmimy go, żeby mógł przezimować. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie.